Cześć, z dzisiejszego filmu dowiesz się, jak przesłać zdjęcia z iPhone'a na komputer. Przechodzimy do ekranu mojego komputera. Ale zanim to zrobimy, musimy sprawdzić, czy nasze zdjęcia lub filmy, które chcemy przesłać na komputer, zdążyły się już załadować na chmurę iCloud, bo właśnie z tej chmury później pobierzemy pliki. Wchodzimy do albumu filmów i zdjęć na iPhone'ie. Pociągamy ekran delikatnie do góry, aż zobaczymy komunikat o przesyłaniu. W moim wypadku pisze, że wysyłanie 11 rzeczy zostało wstrzymane ze względu na redukcję zużycia energii, co oznacza, że te 11 plików jeszcze nie znajduje się w chmurze. Aby zaczęły się przesyłać, klikamy znów. W zależności od ilości i wielkości plików może to potrwać kilka sekund do kilku godzin przy długim filmie. Ja nie czekałam na ich przesłanie, tylko pokażę Ci pobieranie na już dostępnych w chmurze iCloud plikach. Na komputerze wchodzimy na stronę iCloud.com przez Photos. Logujemy się przy pomocy swojego Apple ID i hasła. W lewym górnym rogu możemy kliknąć na strzałkę przy napisie iCloud zdjęcia i na przykład przejść do swoich folderów, ale dzisiaj zajmiemy się zdjęciami i filmami. Aby pobrać zdjęcie, należy je zaznaczyć, a następnie kliknąć w prawym górnym rogu chmurkę ze strzałką w dół, aby pobrać zdjęcie na komputer. Znajdziesz je na komputerze w folderze pobrane. Jeżeli uważasz, że ten filmik jest przydatny, to koniecznie zostaw mi kciuka w górę. Po lewej stronie w menu możesz rozwinąć także rodzaj materiału i wybrać na przykład same wideo. Aby pobrać film, musisz go zaznaczyć i kliknąć chmurkę ze strzałką w dół, którą znajdziesz w prawym górnym rogu. Film pobierze się do folderu pobrane na Twoim komputerze. Po lewej stronie masz także dostęp do albumów, które stworzyłaś na telefonie, aby podzielić na przykład swoje filmy bądź zdjęcia. Ten sposób wymaga tego, aby poczekać, aż Twoje pliki znajdą się w chmurze iCloud, żeby po prostu pobrać je na Twój komputer właśnie przez stronę iClouda. Jeżeli interesuje Cię inna metoda, która pozwala na to, aby zrobić to od razu przy użyciu innej aplikacji, to koniecznie zobacz film, jak przesyłać filmy z telefonu na komputer, który znajdziesz tutaj w karcie lub w opisie pod tym filmem. Koniecznie subskrybuj mój kanał po więcej takiej wiedzy i kliknij dzwoneczek, żeby filmy na temat rozwoju kanału na YouTube oraz właśnie takich technicznych aspektów Cię nie omijały. A teraz zachęcam Cię do tego, aby zobaczyć film, jak rozwijać Twój kanał na YouTube i sprawdzać, jakie takie używa konkurencja, żeby po prostu robić lepsze tytuły i lepiej pozycjonować Twoje filmy na YouTube. Znajdziesz go tutaj. Do zobaczenia w następnym wideo. Cześć!